Siema, tutaj Juras i zapraszam Was na kolejny odcinek serii Vampire Survivors. Kontynuujemy sobie trzecie DLC, Emergency Meeting. No i tym razem będzie drugi crewmate, Duch Lino. No i dobrze, nie może zostać uszkodzony, czyli w sumie podobnie jak Megalomania Moonspell z pierwszego DLC, ale tym razem nie może również zadawać obrażeń. Także trzeba wymyśleć coś, żeby jakoś te obrażenia tym przeciwnikom mimo wszystko zadawać. No, zaczyna z tym skanem, z tym Life Sign skanem, który w sumie teoretycznie nic nam nie da na razie. Bo on wpływa na nasze zdrowie, które nie ma znaczenia. No, ale może znajdziemy coś, co jakoś będzie z tym współgrać, żeby zadawać obrażenia. No i tak, znika po osiągnięciu limitu czasu, czyli po 30 minutach. Ignoruje ściany, możemy sobie przelatywać prawdopodobnie przez ściany. Także okej, bierzemy to. Nie możemy zadawać obrażeń, musimy znaleźć jakieś alternatywne sposoby na pozbywanie się wrogów. Ponieważ chyba jedna postać, o ile się nie mylę, możemy ją odblokować dopiero jak zabijemy przynajmniej jednego wroga, chyba tym duchem. O ile dobrze przeczytałem. Okej, zagrajmy sobie, ta postać jest dość bezpieczna. Sobie zagram na tym trybie odwróconym. Niech będzie. No i jedziemy. Dobra. To by tu sobie wziąć. Jeszcze zapomniałem, postać startuje mając 156 punktów życia więcej, minus 100% do mocy, ale za to jeszcze plus 100% do szczęścia. No i zobaczymy, co my tu sobie weźmiemy. Nie możemy zadawać obrażeń normalnymi środkami, czyli zdecydowaną większością broni, ponieważ bronie no są zależne od tej mocy, której nie mamy w ogóle teraz. Więc dobrym sposobem by było wziąć jakieś arkany, które zadają obrażenia. I chyba zacznę sobie od boskiego rodowodu. Więc niech będzie. No i jedziemy. Tak, boski rodowód będzie na początku zadawał obrażenia. Musimy sobie brać jakieś bronie, które nie zadają obrażeń w normalny, standardowy sposób, tylko w jakiś cwańszy, na przykład Report będzie dobry, bo ewolucja, tak jak pamiętam ostatnio, usuwa od razu wrogów z mapy. Czyli musimy brać takie bronie, które instakillują po prostu, zabijają od razu. Nieważne ile byśmy obrażeń mieli. Czyli tak, zgłoszenie może być na początku. Czemu nie? Niechaj będzie. O, z tego nic nie chcemy. Dalej sobie zgłoszenie ulepszamy. Dobra. Lancet, szczerze mówiąc, ewolucja chyba się przyda, bo ona zmniejsza zdrowie wrogów o połowę. Więc ona się przyda, na pewno. Okej, jest ten mini członek załogi. Dzięki Vitonator za wytłumaczenie, że oni po prostu mają tam słabsze wersje niektórych broni. I przy drugim, trzecim poziomie te bronie są troszeczkę ulepszane. Także miło. Ciekawa muzyczka w tle. Kojarzy mi się troszeczkę z jakichś starszych gierek, nie wiem czemu. Z jakiegoś Chip and Dale'a na Nintendo, na NES-a, nie wiem czemu, ale tak mi się kojarzy. Albo jakiś, nie wiem, co tam jeszcze mogłoby być podobnego. Coś mi się kojarzyło, ale zapomniałem nazwę. A, DuckTales chyba. Koronę wezmę, bo chyba będzie mi potrzebna. O Jezus, nie pamiętam, czy na pewno będzie. Zaryzykuję i wezmę ją i zobaczę, czy mi jest potrzebna. Ale chyba będzie. Tak, będzie. Potencjalnie do dwóch rzeczy, na pewno do jednej, ale może do dwóch. Zobaczymy, jak to się rozwinie dalej, co ja będę chciał jeszcze brać. Mniej więcej wiem, co bym chciał. Ale zobaczymy. Laur? Nie, no laur chyba nie. Weźmy koronę ulepszajmy, żeby jak najszybciej później doświadczenie zdobywać. Dobra, jest pierwsza skrzynka.
W niej ponoć jest ewolucja. Też mi Vitonator pisali, że w tych DLC-kach i w, tam w Mad Forestie, tak? W pierwszej skrzyneczce jest ewolucja. Ja za kilka odcinków pewnie o tym zapomnę. Ale póki pamiętam, to dobra, nie będę je brał. Ja zazwyczaj się staram i tak nie brać skrzynek, dopóki wiem, że mogę mieć ewolucję dopiero, to wtedy biorę. Pancerz w sumie też powinienem ulepszać, bo wtedy obrażenia od boskiego lodowodu się zwiększą trochę. Dobra, troszeczkę wygląda jakbyśmy życie tracili, no ale nie, to po prostu wręcz przeciwnie, wzrasta nam życie od boskiego lodowodu. I wygląda tak, jakbyśmy tracili, ale po prostu nam wzrasta. Dlatego, że się jakoś mocno nie leczymy, to wygląda jakbyśmy mieli mniej. No ale na szczęście tak nie jest. Po prostu pula zdrowia nam się zwiększa, tylko jej nie leczymy. A to już tak bywało mnóstwo razy chyba. Sporo razy. W poprzednich odcinkach. Sługę cienia bym sobie wziął, bo ewolucja daje nam szansę na natychmiastowe zabicie wrogów. Ten Ophion. To sługę cienia sobie bierzemy. Srebrny wiatr też byłby niezły, bo osłabia defensywę wrogów przy ewolucji. Ale czy ja to chcę, bo jeszcze... Czy są tam jakieś itemy? Jest jeszcze jeden na pewno, który bym chciał mieć. Ale czy jest jeszcze coś? Nie jestem do końca pewien. Muszę sobie przypomnieć, chyba nie. Dobra, wezmę ten srebrny wiatr. Jeszcze poza tym chcę jeden item. Dobra, korona na maksa. Fajnie. Na pewno pomoże trochę zdobywać doświadczenia. Brałem ten tryb odwrócony? No chyba brałem. Nie no, chyba tak. Raczej tak, bo dosyć wolno leci. Mimo wszystko, że mam taką postać, wydaje mi się, że powinno troszeczkę szybciej polecieć. A, no tak, oczywiście, że mam odwróconą mapę. Teraz widzę dopiero, faktycznie pierwszy raz chyba spojrzałem bardziej na tą mapę, bo faktycznie odwrócona jest. Rzeczywiście. Okej, jest zgłoszenie na maksa. Teraz fajnie było wziąć tego mini crewmate'a. No i tak go stracę. Też Vitonator pisałeś, że ja myślałem, że te umiejętności zostają po ewolucji. Bo niby ich widać na mapce, oni dalej za mną biegają, no ale nie. Jednak nie działają po tych ewolucjach, szkoda. Po co ja chcę naokoło iść? Zapomniałem, no tak, przecież mogę przelatywać przez ściany tą postacią. Kompletnie wyleciało mi to z głowy. No oczywiście, że tak. Dobra, weźmy go, teraz go ulepszmy jeszcze na maksa. Dobra, widzę faktycznie, on ma czosnek. O, pancerz. Ale mi się poszczęściło, czy ja dobrze widzę? Tak, akurat obok sabotażu stoję. Także świetnie się składa. Okej, to było miłe. Akurat trafiłem obok. Sabotaż, idealnie. Szklane fandango, też w sumie byłoby fajne. Ewolucja. Z tym ulepszonym orologionem. Ale ja chciałbym jeszcze, gdzie jest pentagram. Chciałbym pentagram mieć bardzo chętnie. Weźmy pamerolę do tego. Wolno idzie bardzo zdobywanie poziomów, no ale nie dziwię się. Tryb odwrócony. Jeszcze taka postać, która nie zadaje obrażeń w zwyczajny sposób, to niestety wolno to będzie szło. O Jezu, zabiłem bossa i chyba wpadłem w skrzynkę. Chyba tak. Niechcący. Tak mi się wydaje. Ale troszeczkę się tego spodziewałem. Jak ja załatwiam tych przeciwników praktycznie dotykiem. Tylko. No, bałem się, że będę wpadał w skrzynki po bossach. Na szczęście tu nie było ewolucji akurat. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie no, chyba nie powinno być. No to już tam był chyba boss po 5 minucie. To chyba jeszcze nie ma. Jest ta pierwsza skrzynka i później chyba 10. Nie sprawdzało mi się. Jak dokładnie nie chciało mi się. Dobrze, że wziąłem tę koronę, bo by było jeszcze gorzej z tymi poziomami. Jest na maksa. Możemy już? Dobrze, możemy z tego co widzę. To weźmy sobie tą skrzyneczkę. No jest ta piąteczka, faktycznie. Fajne to jest. Darmowe piątki z sabotaży.
No i mamy dużo rzeczy. Jest pierwsza ewolucja bardzo ważna. Niszczy wszystkich przeciwników jednego typu. To na pewno przyspieszy zdobywanie poziomów. Także fajnie. Muszę się przypatrzeć. To będzie ciekawie wyglądało na tej postaci. O ile to działa, no powinno. Mam nadzieję. Bo jak nie, no to mamy problem. Dobra, działa. Będzie co kilka sekund wyrzucać jeden typ wrogów, niszczyć ich. To na pewno będzie fajne. O, możemy sobie wlecieć do wody Drownera. Nigdy tego nie robiłem. To możemy sobie spróbować. Fajnie to wygląda. Tutaj popływamy. Dobra, wróciłem do tej skrzynki. I sobie czekamy na kolejne potencjalne ewolucje. Poziomy. Jest pocisk pryzmatyczny. Ewolucja też by była fajna. No, chyba zwiększa wartość doświadczenia i kasy. Ten Lumiere, tak? Bo mogę się mylić. A nie, no ale chyba dobrze mówię. Tak, jeszcze sobie sprawdziłem dla pewności. Ale ja chcę ten pentagram. Czy ja go zablokowałem? Nie, niemożliwe. No, jakiś sabotaż. Dobra, lecimy. No pójdzie szybko teraz. Jak sobie mogę przez ścianę przelecieć? O, kto się pojawi, proszę. No widzę, że moje szczęście nic nie daje. Plus 160%. Już mi się pojawił Drowner i teraz Stalker z Koła Fortuny. Dobrze, że ta postać akurat jest nietykalna. Widzę, że u mnie to szczęście nigdy nie działa praktycznie. Dobra, mam to. Jest kolejna piąteczka, także fajnie. To jest kolejny boss, którego skrzynkę pewnie wpadnę, jak go rozwalę, znając życie. Jest kolejna arkana. Trochę poziomu wpadnie. Zaraz, zaraz, moment. Chwila. Jest pentagram. O Jezus, jak go wezmę teraz, to mi te skrzynki poznikają, pewnie. No teraz nie mogę. W złym miejscu jestem bardzo. Po co ja tu stoję? Weźmy tą arkanę i spadajmy stąd. Okej. Jeszcze dwie arkany, dobre. Muszę sobie się przejrzeć, bo jeszcze są jakieś dwie dobre do obrażeń. To jest leczeniem chyba. Która to jest? Sarabanda leczenia i ta astronomia, tak? Czy jak to tam się nazywa? Sarabanda leczenia. Niby jest to zdwojone leczenie, ale tu nie jest zapisane, że Sarabanda leczenia ma obrażenia też swoje. Więc też by się przydała. Także niech będzie, wezmę ją. No właśnie, ma. Dobra, to mamy jakieś dodatkowe źródło obrażeń. Czas komaniak będzie im potrzebny. Okej. Power upy też oczywiście nie działają. Jakieś podpalenie. Czy coś, różaniec pewnie mógłby zadziałać. Może, bo to też jest insta-kill. To pewnie by zadziałało. Tak strzelam. Skoro ta ewolucja reportu działa i ponoć pentagram, no to czemu różaniec miał nie działać? Okej, mam jeszcze dwa miejsca na skille i chyba, szczerze mówiąc, już mogę wziąć coś innego. Może wezmę tą kończynę. Jeszcze więcej szczęścia. No dużo rzeczy już nie potrzebuję. Tam jest różaniec jakiś. Zaraz sobie zobaczę, ale powinien działać. Jeszcze jeden skill i fajnie by było wziąć tego duszka. No jednak wolę je brać z mapy, niż marnować poziom, żeby go wziąć z level upa. Dobra, różaniec działa, no to było do przewidzenia. A no tak, i tam jest trzecia arkana, to w sumie mógłbym po nią już pójść teraz. Jeszcze jedna arkana, która by się tu przydała do obrażeń takich niekonwencjonalnych. Dobra, jest. I teraz ta krwawa astronomia ponoć by tu zadziałała też. Także muszę ją sobie znaleźć. Mam nadzieję, że się uda, że mi starczy zmian. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że ej, nie ominąłem jej czasem. Bo nie wiem, szczerze mówiąc. Nie, jest, dobra. Wymienione bronie emitują specjalne strefy obrażeń.
Wrogowie w zasięgu magnesu otrzymują obrażenia zależne od ilości. Dobra. No właśnie, mam lancet, chciałem ten pentagram wziąć. Weźmy to. No i ta strefa obrażeń też powinna zadawać jakieś właśnie obrażenia. No tak, widać nawet. Nieduże, no ale każde obrażenia tutaj są na wagę złota. Oho, sabotaż. I to te dwa, czyli dwie skrzynki, tak? Będą z pięcioma itemkami i ewolucją, fajnie. Dobra, tu jest jedna. Niech sobie leży. Chociaż może już zbierać te skrzynki, bo tu ich tyle leży. A ja poziomów potrzebuję. A już połowa czasu minęła. Znaczy teoretycznie to wygrać to wygramy. Nie ma szans, żebyśmy przegrali tą postacią. No ale po prostu zobaczyć, jak mocni możemy nią być. Dobra, tu jest druga skrzynka, no i dalej. Zbieramy rzeczy. I czekamy. Sobie posiedzę chwilę. Najbardziej żałuję tego, że nie mam tego pentagramu. Chyba, on by był bardzo dobry tutaj przecież. Jedną ewolucję w sobie mógłbym zrobić. Z tych, co mam. Czemu ja taki uparty jestem? Dobra, otwórz mi to. A nie, nie ma. Albo to czaszkomaniak jest chyba. Tak, a nie korona. Pff, ale wymyśliłam. Tak, czaszkomaniak jest przecież do tego ofajona, a nie korona. No dobra, to pomyliłem skilla. Jestem strasznie ciekaw, jak będzie wyglądała walka z ostatnim bossem. To będzie ciekawe. Czy ja go w ogóle zdążę pokonać przez te 5 minut? Ostatnie. Boję się, że nie. O, pudełko cukierków się pojawiło. No proszę. Skład fortuny chyba. Na to wygląda. To miłe. Może, wiecie co, bo to tak idzie ślamazarnie, że ja już wezmę to pudełko cukierków teraz. Już nie chcę mi się czekać na tą siódmą broń nawet. I od razu sobie podniosę w końcu tego pentagrama. Bo ile można czekać? Dobra, może zacznę podnosić parę tych skrzynek, żeby przyspieszyć trochę te poziomy. Mimo wszystko. Te dwie już sobie podniosę, co tu są. Niech będzie, tu jeszcze jakaś była, tam niżej. Ale czy to nie była ta piątka czasem? Nie, piątka była tam niżej, to już podnosiłem. Weźmy sobie to, żeby pozdobywać te poziomy szybciej trochę. Tu jeszcze jakaś skrzynka wypadła chyba przed chwilą. Też ją sobie podnieśmy. Same trójeczki widzę wypadają. To może być zależne, bo mam dużo szczęścia. To mi się częściej trafiają lepsze skrzyneczki, pewnie. Dobra, póki nie słyszę tego dźwięku. Jakbyśmy dostawali obrażenia, to czuję się bezpieczny tą postacią. Jeszcze jeden poziom do pentagramu. Spoko. Mógłbym sobie już porobić tam kolejne ewolucje w sumie. To weźmy tą skrzynkę. Czemu nie? Powinny być. Tutaj jest ta pierwsza skrzynka chyba, którą zostawiłem. Tu powinna być ewolucja. No i jest. Ofajon. Ma szansę procentową zabić od razu wrogów. I chyba ona rośnie ze szczęściem. To raczej dość wysoka chyba szansa jest. Raczej dość często powinienem zabijać wrogów. Instakillować. Tak jak pentagram i ten. Ewolucja reportu. Chyba to się nazywa Emergency Meeting. Czyli tak samo jak to DLC całe. Nie wiem, czy to jest muzyczka trybu odwróconego, czy tej postaci. Nie patrzyłem sobie, jak zaczynałem grę. Ale dobra, nie ma znaczenia. Dobra, tutaj jest skrzynka. A, tu jest ta piątka z sabotażu, no tak. O, i super pudełko cukierków. Faktycznie się trafiło, bo już wszystko poulepszane. No dobra, skoro mam super pudełko, to jeszcze wziąłbym sobie... O, może właśnie to Lumiere, albo to sklepienie niebieskie. To też ponoć jest ciekawe. Cudowny księżyc to niebo, zaraz będę miał ewolucję.
No chyba albo Lumiere, albo sklepienie. Nie wiem, wezmę sobie to Lumiere, niech będzie, już trudno. Niech będzie, to Lumiere, większa wartość doświadczenia, troszeczkę szybciej będziemy dostawać. Nie wiem jeszcze jakiego skilla sobie wziąć, szczerze mówiąc. Nie mam pojęcia naprawdę, bo większość tu nie ma znaczenia. Wezmę sobie skrzydła, niech będzie. Będę szybciej latał. Możemy sobie pójść po tego ducha teraz. Szybko. Tylko żeby mi pentagram go nie usunął czasem. Ale nie no, chyba pentagram nie usuwa broni albo skilli, które leżą na mapie. Przynajmniej mi się nigdy nie zdarzyło. Wiem, że doświadczenie usuwa i skrzyneczki. I power-upy chyba też. Dobra, mamy to. Losowo zawsze. Mamy wszystko. Tak to można podnosić te skrzynki już. Żeby te ostatnie ewolucje porobić. Dobra, mamy ten skan paranormalny. On się chyba będzie jakoś skalował z sarabandą leczenia. Może troszeczkę więcej obrażeń będzie. Będzie statystyki dawał. No i dobra, jest cudowny księżyc. Wszystko już chyba. A jeszcze lancet, no tak. No właśnie, to teraz muszę pierścionki pozbierać. Fajnie było zrobić tę ewolucję lancetu. Ona by była bardzo przydatna tutaj. Żeby wrogowie mieli o połowę zdrowia mniej. To było bardzo fajne. No i dobra. Podobny księżyc też będzie fajnie działał. Dobra, dawaj to. Bo te kierunkowskazy, jak ja to nazywam, nie chcę mi się już chodzić. Nie będę pewnie. W sumie was też mogę pozbierać po drodze. Tych pozostałych mini crewmate'ów. Chociaż... no nie wiem, trochę bez sensu to jest, bo oni nie będą zadawać obrażeń. Tylko poziomy będę marnował na nich. No ale dobra, wezmę ich sobie. Czemu nie? Mam ochotę. Sobie ich pozbieram. Podnieśmy kilka tych skrzynek. Została tylko jedna ewolucja. Przyspieszmy ją trochę może. Pozbierajmy trochę darmowych poziomów. Właśnie teraz pozbierałem tych mini crewmate'ów, to zamiast pierścionki to będzie mi ich ulepszało. No dobra, mam taki kaprys, chcę ich podnieść. Tu jest parę skrzynek. Możemy je sobie podnieść. Czemu nie? Jeszcze ta. A, to chyba była piątka, to w sumie spoko. Szybciej pójdzie. Dobra. Tamtą sobie zostawię, co tam leży. Dobra, nie chce mi się tego podnosić. Jeszcze na to poziomów marnować. I tak nie wiem, czy to wszystko ulepszę, czy zdążę w ogóle. Tak sporo zabiłem wrogów, jak na postać, która teoretycznie nie zadaje obrażeń. To chyba jest niezły wynik. Znaczy, domyślam się, że można to zrobić o wiele lepiej, na pewno. Ale mi na tym nie zależy jakoś bardzo, żeby to robić wszystko perfekcyjnie. Bez przesady. Tyle to nie. O, jest boss. Pojawił się, siema. Będziesz tu przy mnie stał cały czas teraz? Prawdopodobnie. Jeszcze jeden poziom. Jedną skrzynkę w sumie mogę podnieść. O, akurat crewmate'ów dało. Ile mam jeszcze skrzynki? Dwie. No dobra, tą też mogę podnieść. Gdzie ona tu jest? O, to piątka była, okej. Okay. No i chyba już wszystko jest. Ulepszone. Teraz dopiero. Możemy iść po ewolucję. Mam nadzieję, że w tamtej skrzyneczce jest ewolucja. Powinna być. No i jest. Fajnie. Czyli chyba wszystko, co chciałem zrobić tą postacią. Tak, raczej wszystko. No dobra, tyle. Czyli czekamy sobie do końca. Jestem ciekaw, czy uda mi się tego bossa pokonać. Bo ja mało obrażeń zadaję. Mimo wszystko. A instakile nic mu nie zrobią. O, ale tych strażników rozwaliłem. Widzę. Także nie najgorzej. Sporo kasy zdobyłem, jak na taką postać. O dziwo. Darmowa umiejętność pasywna z koła fortuny. Ciekawe, czy się pojawi. Czy znowu nie zobaczę, czy jeszcze tego nie naprawili, bo czasami się nie pojawiała w ogóle.
Jestem ciekaw. Ostatnia minutka akurat. No i nie wiem, jest, bo tutaj ciężko teraz cokolwiek zobaczyć. I tak jest lepsza widoczność niż normalnie, no ale nie widzę, żeby się jakaś umiejętność pojawiła. Żadnej chyba też nie dostałem. I dalej, to jest chyba popsute. Dobra, końcóweczka. Tak myślałem, bossa nie pokonam głównego tą postacią. No ale trudno. Niech żniwiarz mnie też nie pokona, bo ja po prostu znikam. Po limicie czasowym. No tak, dobra. Czyli wszystko. No i dobra, właśnie pokona jednego przeciwnika, jego duchlino. I to nam odblokowuje nową postać. Guardiana, strażnika. Wystarczyło jednego przeciwnika pokonać, jako ta postać. Już byśmy to mieli odblokowane. Spoko. Także pewnie w takim razie w kolejnym odcinku. Tak, będzie ten stróż, guardian. Fajnie, tam sobie tłumaczą, tutaj nie. Gdzie chcą, no dobra. Więc tak, w tym odcinku jak na razie. To by było na tyle. Siema!